Witam w kolejnym odcinku z serii Zakopane Test. Partnerzy odcinka Greenway, Evstone, Lider i Wize. Kody rabatowe w opisie. Cześć, witam. Dzisiaj będzie kolejny odcinek Zakopane Test Extra, czyli elektryk do sprzedania. Dzisiaj witam spod salonu Kia, Kia Wadowcy, Gaj koło Krakowa, bo dzisiaj właśnie samochodem z tego salonu wyjedziemy. Jest taka okazja, że można kupić auto używane, ale wyjechać nim z salonu. Właśnie dzisiaj też tak zrobimy. Zobaczymy, jakie tu mamy koła, żebyśmy wiedzieli, na czym startujemy. Startujemy na 255-4520. Tak to autko się prezentuje. Kolor czarny, wygląda przepięknie. Natomiast jeśli ktoś miał takie auto, to trzeba wiedzieć, że to jest kolor zawsze troszkę trudniejszy w utrzymaniu, no bo na czarnym wszystko widać. Jeszcze krótki rzut oka do wnętrza. Pomiary prześwitu w salonie to będzie czysta przyjemność. Niecałe 18. Prawie 63 kWh dostępne dzisiaj na trasę Zakopane Testu. A jakby ktoś się zastanawiał, do kiedy jest gwarancja, to do 15 listopada 2028 roku. No i dzisiaj będziemy ruszać z podładowarki Greenwaya. Trasa ta sama, 100 km do Zakopanego Łukaszu. Przekasujemy tam jeszcze zegary i jasne, będziemy ruszać. Takim widoczkiem żegna nas Kraków. Dzisiaj jedziemy autem z listy moich aut marzeń, czyli Kia EV6. I coś, co mi się bardzo podoba po pierwszych kilometrach, to zawieszenie. Tu jest bardzo komfortowo, a że nieraz to auto prowadziłem, to wiem, że się świetnie prowadzi. To jest taki tak, kompromis, którego no, mało gdzie da się w motoryzacji zauważyć, ale do brzegu. W czym my dzisiaj jedziemy? Jaka to jest wersja? Ile tu mamy mocy? Coś więcej? Z czym mamy do czynienia? Michale, jedziemy EV6. 229 koni, napęd oczywiście tył, wersja GT Line, czyli najbogatsza, z dodatkowymi pakietami, pakiet PK4, pakiet PK5. To na końcu to albo dopiszę, albo wymienimy, co tam jest, żeby tak, teraz nie przedłużać. I ma też na pokładzie pompę ciepła generalnie. Czyli to jest taka najbogatsza wersja EV6, zresztą jak patrzę tu wentylowane fotele i tak dalej, to było w tych najbogatszych wersjach. Dokładnie. No, z opcji marzeń można mieć napęd na 4 koła, natomiast znam kierowców, którym to jest zupełnie niepotrzebne, natomiast lubią na przykład bardzo bogate wyposażenie, to zdecydowanie to w tym aucie znajdą i to znajdą tutaj tego dużo więcej niż choćby w konkurencyjnej Tesli Y, bo Tesla Y do dzisiaj nie ma na przykład wentylowanych foteli, a to jest funkcja petarda. Ja uwielbiam, zwłaszcza jak są upały, gdy się nie przyklejamy do fotela. Tutaj do tych foteli się zdecydowanie nie przykleimy. Tak, jest to przydatne. Oprócz wentylacji także sam materiał, jego faktura powoduje, że nawet bez tej wentylacji się nie pocimy tak bardzo, a dodatkowo komfort w upalne dni faktycznie ta wentylacja poprawi. No, jeśli chodzi o komfort podróżowania, to ja uważam, że no, to jest dużo bardziej komfortowe, przyrównując to, bo konkurentem jest bezpośrednim Y. Y jest za twardy według mnie. Ja nie lubię Y z tego powodu, gdzie jeździć, zwłaszcza wersją long range. A my tutaj mamy właśnie, jaką to mamy pojemność akumulatora? Bo tu jest ta wersja z większym akumulatorem. Tak, dokładnie, dokładnie. 77 kWh, także zasięgi są bardzo fajne, od 400 do 500 km. W zależności od stylu jazdy, pokonywanych odcinków, jesteśmy w stanie zrobić na jednym ładowaniu. No, także nie należy się bać tutaj dalszych podróży tym tutaj samochodem. Wejdę Ci w słowo. Dzięki Łukaszowi, jedną z samochodów Waszych byliśmy w Chorwacji. Tak. I jak ktoś chce zobaczyć, jak to wygląda w praktyce, no to może obejrzeć. To jest Chorwacja, test. Ja tutaj podlinkuję oczywiście. Z uwagi na to, że na co dzień pracujemy z klientami, jakby no, słuchamy ich potrzeb, ale także obaw związanych tutaj z elektrycznymi samochodami. Są to najczęściej klienci, którzy dopiero swoją przygodę rozpoczynają. Naczytają się w internecie, jakie to elektryki są problematyczne, jak przyjdzie gdzieś dalej jechać, to jest w ogóle kłopot, bo nie ma infrastruktury i w ogóle gdzieś podróż dalej niż 100 km to jest mega wyzwanie, więc tu jakby film Michała pokazuje, że tak nie jest. My też oczywiście staramy się skutecznie klientów przekonać do tego, że tak nie jest, tylko to jest kwestia przestawienia myślenia, planowania trasy generalnie, a tak jak już Michał powiedział, nasz produkt EV6 generalnie naprawdę potrafi się bardzo szybko naładować, bo na tych najmocniejszych ładowarkach DC potrafi się załadować w 18 minut. Typowa rodzina jadąc na wakacje potrzebuje więcej przerw niż Kia EV6 na naładowanie się. Dokładnie tak. Także tutaj kluczem do sukcesu oczywiście jest odrobina wiedzy,
ale tą wiedzę, jeśli ktoś chce, to łatwo może zdobyć. Dobra, czyli wiemy już, czym jedziemy. To teraz jeszcze byś powiedział, jaki jest przebieg tego samochodu, ile on ma jeszcze gwarancji, jak to wygląda? Bo zapewne jest na gwarancji, tak? Tak, oczywiście. Ten samochód to jest nasze auto demonstracyjne. Generalnie pierwsze, które dostaliśmy no, już blisko 2 lata temu po premierze tego modelu w Polsce. Generalnie samochód ma przejechane niespełna 30 tysięcy kilometrów. Dokładnie 15 listopada będzie miał 2 lata od pierwszej rejestracji. Samochód oczywiście jest bezwypadkowy. Pomimo relatywnie dość dużego przebiegu jak na auto demonstracyjne, samochód jest naprawdę w dobrym stanie, jest ładnie zachowany zarówno z zewnątrz, jak i w środku, pomimo oczywiście czarnego koloru zewnętrznego, który, no, na którym bardziej widać jakieś tam odpryski, drobne ryski czy wgniotki. No tutaj to auto jest, tak jak już powiedziałem, naprawdę bardzo fajnie zachowane i wygląda jak nowe. I co ważne, dostępne jest od ręki na już tak naprawdę dla nowego potencjalnego nabywcy. No jak widzicie, mamy tu wartości w okolicach 68 dB. Co potwierdza, że EV6 to jest auto z tych cichszych generalnie. Tu jest stosunkowo cicho wewnątrz. Przypomnę też, że pomiary w tunelu, choć wychodzą gorzej niż poza tunelem, wykonuję tutaj dlatego, bo tu mamy stałe warunki. Nie ma wpływu pogoda, temperatura, wiatr. Na przestrzeni najbliższych dni zostanie wykonany pierwszy przegląd tego samochodu zgodnie z harmonogramem, czyli do 2 lat lub do 30 tysięcy. Tutaj bym chciał też podkreślić, że to do jest bardzo ważne, gdyż od 2020 roku importer obliguje klientów do tego, żeby przeglądy były wykonywane bardzo terminowo, czyli musimy się zmieścić w interwale 30 tysięcy lub 2 lata. To tak naprawdę nie jest, myślę, trudne i nic wielkiego naprzeciw jakby korzyści, które są i wynikają z gwarancji. Jedynym obowiązkiem użytkownika, klienta jest wykonanie terminowo przeglądu w autoryzowanej stacji obsługi. Czyli Kia. Zakładamy, że ktoś kupi ten samochód, to tak, następny przegląd będzie miał za 2 lata. Dokładnie. A z tego, co wiem, to jeszcze jak powie, że jest z kanału Na Prąd po Polsce, to jeszcze jeden przegląd może dostać gratis. Czyli ktoś, jeśli przez 4 lata przejdzie 60 tysięcy, to nie będzie miał żadnych kosztów. Nie? Tak bo jest. Pierwszy przegląd za 30 tysięcy, drugi za... Do 60, tak, drugi do 60 lub do kolejnych 2 lat, czyli łącznie 4. Mhm. Także generalnie... Czyli w zasadzie obsługa jest darmowa, można powiedzieć. Tak, pierwszy płatny przegląd będzie przy 90 tysiącach. Tak, lub 6 latach. No, to jest na pewno duży plus, bo no, jeśli ktoś jeździ dużo autem spalinowym, to wie, że to... No, dojeżdżając do 90 tysięcy, to już dość pokaźne kwoty trzeba zostawić, bo zazwyczaj już mamy jakieś tarcze, klocki, coś takiego dochodzi. Tu w elektryku, wiadomo, nie dojdzie, bo większość... Tak, nie zużywają się tak szybko te elementy. Większość energii odzyskujemy, tak, a nie... Jest. Wygrzewamy tarcze i marnujemy klocki. No, w oddali chyba tam już widać Tatry Słowackie po lewej. No, przepiękny dzisiaj dzień, przepiękne auto, kurczę, przepiękne widoki. Tak, no pogoda nam się dzisiaj udała. Prawie mamy jak na zamówienie, można powiedzieć. Jak na zamówienie. I auto też jak na zamówienie. Tak. Są takie samochody, którymi jak wsiadam, to od razu mi się, że tak powiem, banan na twarzy robi. W EV6 tak mam. Jeśli ktoś miał okazję się przejechać, to wie, o czym mówię, a jak się nie miał okazji przejechać, to zapewne u Was w salonie można się taką jazdę umówić i poznać to na własnej skórze, bo no, jeśli ktoś nie jadł nigdy cukru, to jak mu wytłumaczymy, że coś jest słodkie? Oczywiście. Zapraszamy jak najbardziej do naszego salonu mieszczącego się w Gaju na ulicy Myślenickiej 7. Można się przejechać tym konkretnie modelem, obejrzeć go. Mamy też 2 inne, mocniejsze, z napędem na 4 koła. Z tego jeden też przeznaczony do sprzedaży. No i szereg samochodów też dostępnych od ręki na tak zwanym stoku importerskim, czyli nic innego jak magazynie dostępnym właściwie do, auta dostępne właściwie do szybkiej realizacji. Tutaj ważna informacja też do samochodu fabrycznie nowego. Importer przewidział szereg fajnych promocji, korzyści dla klienta. Pierwsza to jest oczywiście bardzo atrakcyjne finansowanie tego auta. Kolejna korzyść to
dodatkowy rabat, który można uzyskać na firmę w przypadku zakupu firmowego. Ewentualnie oczywiście mamy stałe rabaty dla grup zawodowych, dla osób posiadających instalacje fotowoltaiczne. Też tutaj są przewidziane odpowiednie rabaty. No i ostatnią rzeczą, którą też możemy dzięki importerowi Państwu przekazać klientom, no to są bezpłatne pakiety serwisowe na okres 4 lat do 60 tysięcy w cenie samochodu. Więc tak jak już żeśmy rozmawiali a propos tego auta, którym jedziemy, kolejny przegląd płatny dopiero będzie na 90 tysięcy lub 6 lat, także to też jest duża korzyść dla klienta. My też w naszym salonie oferujemy nieodpłatne użyczenia samochodu, oczywiście z jakimś tam limitem rozsądnym kilometrów i limitem też czasowym, natomiast jest taka możliwość, to ważne. Mobilność to jest coś, co trzeba spróbować na własnej skórze. Zdecydowanie tak. I zazwyczaj po pierwszych kilometrach człowiekowi się zmienia myślenie. Tak, to jak raz się przejedzie, zobaczy, jaka to jest frajda z jazdy i jak to może być fajne doznanie, nie? Dokładnie. No i zużycie przy Circle K w Żdawce, dzisiaj taka fajna pogoda, dynamiczna jazda, 64 km w 43 minuty i 25,4 zużycie na ten moment mamy. I pewnie będziemy zaraz stać w korku do Klikuszowej. Wjeżdżamy w dół, ale przed chwilą było ponad 800 metrów nad poziom morza. Po prawej już budowa Zakopianki. No i co, jako że stoimy w korku, to odkąd jeżdżę autami z aktywnym tempomatem, co Łukasz teraz też czyni, to takie stanie w korku to jest czysta przyjemność, bo auto samo podąża za ruchem. Nie musimy się jakoś szczególnie koncentrować, wiadomo, że obserwować należy, natomiast to bardzo ułatwia taką jazdę. A z własnego doświadczenia Wam podpowiem, że tutaj w tym aucie ten aktywny tempomat działa naprawdę fajnie, działa tak jak doświadczony kierowca, czyli nie szarpie samochodem, a pozwala na drobne zmiany odległości. Ja go bardzo lubię i wysoko oceniam. Jest to oczywiście utrzymanie na pasie ruchu, jest też asystent jazdy po autostradzie, gdzie możemy nawet pasy zmieniać, z tego co pamiętam, w sposób taki zautomatyzowany. Tak jest. 12.17, 8 minuta stania w korku, ale jakie widoki za to. No i IV6 to jest auto, które łamie wiele mitów, jeden już nawet sprawdziliśmy, bo byliśmy takim autem ze sporą przyczepką. Przypomnij, jaką tu masę przyczepy można pociągnąć w IV6? Tak, dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcem najazdowym to jest aż 1600 kilogramów, jeżeli chodzi o DMC oczywiście. I z tego co pamiętam, to drugie auto, co macie do sprzedania, jest chyba z hakiem. Tak, jest hakiem holowniczym. Na elektryku, takim mocnym, czteronapędowym, takiej przyczepy praktycznie nie wiadomo, że ona jest. Trzeba pamiętać, zerkając w lusterko, że w ogóle mamy coś za sobą. Trzeba się pilnować, Pilnować, bo to nie jest tak, że ta przyczepa gdzieś tam jest w stanie nam tym autem bujnąć, że tak powiem kolokwialnie. To jest za ciężkie auto, za dobrze się prowadzące, żeby taka przyczepa robiła na nim wrażenie i to jest dla mnie duży plus. I duży plus tego samochodu jest taki, no dzisiaj tego nie zaprezentujemy, bo jedziemy w dzień, to ja uważam, że funkcja petarda to te światła. My widzimy możliwie najdalej, natomiast nie oślepiamy jadących sprzeciwka, to bardzo ważne. No ja miałem takie auto z parku prasowego, zrobiłem kilka tysięcy kilometrów, miałem go w zimie, więc generalnie było ciągle ciemno i wtedy się zakochałem w tym rozwiązaniu, bo dla niewtajemniczonych, no jedziemy trochę tak jakby cały czas na długich, a on tylko wycina samochody z przeciwka, żeby ich nie razić. Natomiast tu pobocze jest oświetlone, jakbyśmy jechali na długich. Dokładnie. I to jest petarda funkcja. Jeśli ktoś wie, o czym mówimy, no to wiele marek odpada w przedbiegach z decyzji zakupu, no bo wiele marek nie ma w ogóle tej opcji. A tutaj w tym aucie, w którym dzisiaj jesteśmy, mamy to. I też troszkę tak będę może naciskał, żeby pokazać, że to auto może choć nie jest najtańszym autem na rynku, natomiast ma rozwiązania, których w tych tańszych autach po prostu nie ma. Jeśli dla kogoś jest ważne bezpieczeństwo, ważna jest wygoda, no to takie wentylowane fotele, matrycowe światła, czasami mogą być warte wszelkich pieniędzy, no bo to jest nasz komfort i nasze bezpieczeństwo. Tak. I pod tym kątem trzeba na to auto patrzeć. Jeśli ktoś patrzy tylko przez pryzmat ceny, no to oczywiście, że zaraz będą komentarze, że to się nie obroni ten samochód. Natomiast ja uważam, że on się broni, ale nie dla każdego. Każdy ma inne potrzeby. Oczywiście. I bardzo się cieszę, że o tym powiedziałeś, bo na co dzień w naszej pracy spotykamy się właśnie z tego typu stwierdzeniami, że cena jest dość wysoka. I to nie mówimy tylko o autach elektrycznych, ale o spalinowych, hybrydowych, które mamy także w swojej ofercie. I tu zawsze staramy się klientów jakby ukierunkować i po prostu prosimy o to, żeby dokładnie przeanalizowali, co ten samochód nasz
ma na swoim wyposażeniu, oprócz tego, co sobie omówimy, oczywiście podczas wizyty, ale każdy z klientów jeszcze gdzieś tam analizuje w zaciszu swojego domu to wyposażenie, żeby dokładnie właśnie przeanalizować, co my w danej cenie oferujemy jako KIA, a co oferuje konkurencja. I no, okazuje się, że właśnie po takiej analizie znakomita większość klientów stwierdza, że faktycznie tego wyposażenia w standardzie danej wersji jest bardzo dużo, gdzie inne marki konkurencyjne dla naszej no, żądają dopłat za najprostsze rzeczy, co często bywa irytujące. Albo w ogóle tego nie mają. Albo w ogóle nie mają tego w swojej ofercie, tak jak właśnie wspomniałeś o tych światach. No, a jeszcze jak to jadę z Zakopanego, zawsze mi się przypomina, babcia miała kiedyś sklep na Krupówkach. O. I jakie było powiedzenie mojej babci? Nie stać mnie na tanie rzeczy. I ja generalnie gdzieś też w tej zasadzie przez całe moje życie staram się być wierny, bo co tanie, to drogie, no to kolejne powiedzenie. Tak. Więc trzeba czasem się zastanowić i wziąć wszystko pod uwagę, a nie tylko przez pryzmat samej ceny. To się oczywiście w Polsce zmieni, natomiast no, pamiętam takie lata 90., gdzie w zasadzie tylko cena rządziła, nic innego. Mówię, no to się na szczęście już zmienia. I takich kijanek na drogach widzimy całkiem sporo. Tak. Choć nie są to najtańsze auta, no ale coś za coś, no to kolejne tak. Ludowe przysłowie. Jakoś tak mnie dzisiaj wzięło na ludowo. Ale no, to trzeba o tym mówić, bo no, znawców, którzy będą tam opowiadać różne historie, jest dużo, a ja uważam, że trzeba naświetlać. Najpierw to trzeba poznać swoje potrzeby. Tak. Potem trzeba poznać auto i najlepiej, tak. Żeby to się do siebie dopasowało. I tutaj duży plus dla Łukasza, i to zawsze będę Was chwalił, że wy to rozumiecie, że trzeba się zapoznać z samochodem. Tak. I dajecie taką możliwość. Jesteśmy cierpliwi i staramy się naprawdę wysłuchać. Też proszę się tutaj jakoś tak bardzo tym nie przejmować stwierdzeniem Twoim, Michale, że trzeba poznać swoje potrzeby, nawet jeżeli nie do końca wiemy tak naprawdę, co musimy u siebie poznać względem tego samochodu. Proszę się nie martwić, zapraszamy do salonu, my Państwu pomożemy te potrzeby zdefiniować i odpowiedzieć na te pytania, czy dany model jest na pewno dobrym wyborem. No zdecydowanie warto porozmawiać z kimś, kto ma jakieś doświadczenia. Tak. Jak przypomnisz, ile lat jesteś w branży motoryzacyjnej? No ja już tam kilkanaście, natomiast u nas ogólnie cała ekipa handlowa jest z bardzo dużym doświadczeniem. Często potwierdzam, ja Was tam widuję te same twarze od lat. Tak, tak, tak. Generalnie chwalimy sobie bardzo naszego pracodawcę, w związku z czym rotacja u nas zarówno po stronie salonu handlowej, jakby tej stronie, jak i serwisowej jest bardzo, bardzo, bardzo mała i faktycznie klienci widzą cały czas te same twarze i ci ludzie pomimo lat są cały czas tak samo mocno zaangażowani i sfokusowani na to, żeby Państwu pomóc w wyborze samochodu, później doradzić też i pomóc, jeżeli chodzi o ewentualny serwis. A to ważne, gdyż no, wiadomo, że samochodów sprzedajemy bardzo dużo, w tym roku pewnie około 40 tysięcy, jako cała sieć w Polsce zostanie taka ilość sprzedana tych samochodów, a jak wiadomo, no, sprzedaż auta to nie tylko odbiór, ale właśnie później ta obsługa posprzedażowa, mając jako sieć dealerska 70 kilka punktów w całej Polsce serwisowych, no jakby możemy zagwarantować, że Państwo bezbłędnej zwłoki zostaną obsłużeni. Jeżeli to będzie jakaś poważniejsza naprawa, no to też dysponujemy parkiem samochodów zastępczych, które chętnie pożyczamy na czas naprawy, także nie zostają Państwo po prostu sami sobie z problemem. No nie zostają na lodzie. A tak wracając do różnych takich sytuacji życiowych, awaryjnych, no czasami ktoś po prostu, nie wiem, straci auto w wypadku, ktoś, no coś się może z samochodem stać i potrzebuje auto na już. I myślę, że właśnie no dzisiaj tym odcinkiem pokazujemy auto, które może być na już. Jak ktoś by chciał to auto, powiedzmy, nie wiem, no ma taką pracę, że potrzebuje auta na co dzień, dzisiaj coś się stało z jego starym samochodem, to kiedy mogę wyjechać z salonu? Dostępność samochodów się poprawiła generalnie i faktycznie są samochody dostępne od ręki. Ten konkretnie egzemplarz tak naprawdę jest do bardzo szybkiej realizacji. Czyli jak ktoś ma pieniądze na koncie, robi przelew, to nie wiem, następnego dnia może wyjechać, czy to jakaś bez problemu jest? Bez problemu, nawet powiem szczerze, jest w stanie wyjechać tego samego dnia, jeżeli by to było tylko ze strony klienta takie życzenie. Dla kogo to auto? To konkretnie, w której dzisiaj siedzimy, no bo skoro to Zakopane Test Ekstra, sprzedam elektryka, to mówmy o tym egzemplarzu.
Jasne. No tak jak już powiedziałeś, generalnie samochód jest skierowany do klientów, którzy po pierwsze oczekują samochodu tu i teraz z różnych przyczyn, po drugie cenią sobie wysoki komfort podróżowania, no i po trzecie moim zdaniem tutaj jest to auto też dla klientów, którzy oczekują wysokiego poziomu wyposażenia, który tutaj właśnie, które to auto oferuje. No tutaj mamy na pokładzie wszystko w zasadzie, co można sobie wymarzyć. Tak. No tak, może tu będę powtarzał się, ale super światła, super aktywny tempomat, grzane, wentylowane fotele, utrzymanie na pasie ruchu, które fajnie działa na autostradach, nas odciąża. Nie ma się do czego doczepić. Do tego super komfort akustyczny, resorowania i dobre prowadzenie. Tak. No, nie wiem. Czego chcieć więcej? Czego chcieć więcej? No dokładnie, no czego chcieć więcej, nie? Ale najważniejsze, nie powiedzieliśmy dalej, ile to auto ma kosztować. Ja w sumie myślę, że to trochę widzów może interesować. Jak tutaj masz wycenione to auto i czy możemy na jakiś drobny rabat liczyć? Tak zapytam po cichu. Jasne, z pewnością dla widzów kanału rabat jest już przewidziany. Wspomniałeś o tym, że przegląd na dniach pierwszy zostanie wykonany. Kolejny jako bonifikata zostanie przekazany nowemu nabywcy. Jeżeli chodzi o cenę generalnie tego samochodu, to taka mocno promocyjna i raczej już bez negocjacji to by było 215 tysięcy brutto. Samochód jest ogłoszony na Automoto w nieco wyższej cenie, natomiast no po to się tu spotkaliśmy, żeby też Państwu przedstawić tą ofertę promocyjną i zachęcić do ewentualnego zakupu potencjalnie zainteresowane osoby. Myślę, że za 215 tysięcy z takim wyposażeniem, z taką mocą, to w ogóle w świecie samochodów ciężko szukać wielu konkurentów, nie? Tak, to jest racja. Bo choć są auta, które będą pewnie tańsze, to nie wiem, czy będą auta, które mają tak bogate wyposażenie, no i tak niesamowity jednak układ jezdny. Dokładnie, no i też gwarancję bardzo, bardzo długą. No tak, bo przypomnijmy, ile tak. To jeszcze zostało gwarancji? No tutaj mamy na ten egzemplarz jeszcze ponad 5 lat gwarancji lub do przebiegu 150 tysięcy kilometrów. Dla osób niewtajemniczonych od razu mówię, że ta gwarancja podstawowa, czyli te 7 lat lub 150 tysięcy kilometrów w przypadku auta nowego, czyli tu mamy jeszcze 5 lat i ponad 120 tysięcy kilometrów tej gwarancji. To jest więcej niż w nowych autach. Tak, w niejednej marce. Ona obejmuje przede wszystkim ten układ elektryczny w postaci baterii, między innymi. To często jest zadawane pytanie przez klientów, także chciałbym to podkreślić, że według producenta bateria do końca tej gwarancji powinna utrzymać 70% swojej sprawności. Jeżeli by się okazało z różnych przyczyn, że ta sprawność jest mniejsza, no kwalifikuje się to do wymiany częściowej lub całościowej tej baterii. No ja dodam do siebie, że producent zabezpiecza się na czarny scenariusz, czyli na użytkownika, który będzie wszystko robił źle, czyli zawsze ładował do 100%, rozładowywał do zera, zostawiał puste, pełny samochód i wtedy to auto i tak nie zejdzie do tych 70%, natomiast wystarczy, że ktokolwiek będzie cokolwiek wiedział, czyli na przykład ładował do 80% i tym sposobem 10-krotnie może wydłużyć jej żywotność. Tak. A te 70% to jest ten czarny scenariusz. Tak, najgorszy. Najgorszy jest scenariusz. Nie? Może warto, żebyś przypomniał, Michał, jaką ty masz utratę sprawności tej baterii po tych już ilu? No już 3,5 roku, 90 tysięcy. Tak. Jakoś szczególnie o tę baterię nie dbam. Oczywiście, że ładuję do 80%, natomiast jak jadę w trasę, zawsze ładuję do 100 i jak potrzebuję, to rozładowuję do kilku procent. Nie naciągam się, że tak powiem, tak, z tematem zbytnio. Na ten moment straciłem 2 kWh, to jest jakieś 3% pojemności. Więc takie są realne utraty w tych nowoczesnych samochodach. Pojemność akumulatora jest to zupełnie niezauważalne. Tutaj dowolna zmiana stylu jazdy powoduje, nie wiem, 20% niższe zużycie, a tam 3% mniejszy zasięg. Mówię, w żaden sposób jest to nieodczuwalne. Nieodczuwalne zupełnie. Tak. Także tego bym się zupełnie nie bał. No, na pewno nie można mieć takiego myślenia, jak ja to czasem czytam w komentarzach, że co, 150 tysięcy i bateria do wymiany. No to ja wtedy tak odpowiadam, a co, na silnik spalinowy mieć 100 tysięcy i co, potem silnik do wymiany? Dokładnie. No nie do wymiany. No,
wiadomo, że no, każdy... Taka sytuacja może się zdarzyć. Może się oczywiście zdarzyć, ale to są z gatunku wygrać w totolotka. Dokładnie, ale to po to właśnie jest ta gwarancja, żeby mieć ten spokój, że jeżeli by taka awaria wystąpiła przedwcześnie i nie jest to w żaden sposób zawinione przez użytkownika, no to generalnie tutaj nie mamy z tym problemu, żeby uzyskać bezpłatną pomoc właśnie w ramach gwarancji. No i zrobiło się w końcu cieplutko dzisiaj, bo 16 stopni już mamy, natomiast w Tatrach, jak widzicie, no jest śnieg, także parę dni temu sypał śnieg. A my co będziemy zaraz nagrywać? W Poroninie przy Leninie mamy 22 kWh, godzinę 23, pomimo dużego korka bardzo dobry czas i 88 km za nami. I popatrzcie, jak przepięknie te Tatry wyglądają jesienią. Ostatnie kilometry przed nami. Google nam pokazywał, że będziemy godzinę 50 jechać, z tego co pamiętam. A tu godzina 30 i prawie jesteśmy. No i jesteśmy w Zakopanem pod Centrum Edukacji Przyrodniczej. Dzisiaj wyjątkowo nie będziemy robić przerwy, bo obydwoje mamy dzisiaj bardzo mało czasu na ten wypad, że tak powiem. I statystyka dojazdu, 90, prawie 6 km, 22,1 zużycie, godzinę 36. A w akumulatorze pozostało nam 58% i jesteśmy na 893 metry nad poziom morza. A jeszcze szybciutko sprawdzę, jak to duże jest auto, więc ustawiony jestem po swojemu. Idę zobaczyć, ile jest miejsca na tylnym siedzeniu, gdy siądę sam za sobą. Przy okazji Wam pokażę, jak tutaj wygląda. No i tak, siedząc sam za sobą mam tutaj prawie 3 pięści wolnej przestrzeni. Natomiast nad głową jeszcze ponad jedna pięść wolnej przestrzeni. No i zapomniałem zrobić w Krakowie pomiary bagażnika, ale co się odlecze, to nie ucieczę, więc tutaj zaraz poproszę Łukasza, żeby mi przytrzymał kamerkę i szybciutko pomierzymy bagażnik, a jeszcze Wam pokażę, co można zrobić z fotelami. Można je albo bardzo położyć, albo bardzo postawić. Także tu jeden jest w ten sposób, drugi inaczej. Z ciekawostek mamy jeszcze przejście na narty, też fajny patent. Mamy tutaj około 100 cm na głębokość. A właśnie, zapomniałbym, to są dla Ciebie prezenty od partnerów odcinka, czyli mamy tutaj wycieraczki od Wizę i koszulkę od eShirt.pl. Ale już tu je szybko przestawię, bo chcę się szybko schować do auta. Rozumiem, że ta mata, która jest tutaj akcesoryjna, jest samochodem, tak? Tak, oczywiście, jasne. Tutaj mamy kolejny metr, a do półeczki jakieś 40 cm, więc to co widzimy to jest 400 litrów. Ale z tego co pamiętam, to tu jeszcze coś było. Tak, jest pod spodem. Tak, jest podwójna schowek. Podłoga. Tak. Więc mamy schowek. Dodatkową przestrzeń na akcesoria lub jakieś inne rzeczy. Można też tutaj schować roletę. A, i tutaj jeszcze jest coś fajnego. Jak chcemy złożyć fotel, nie musimy nigdzie iść. Wystarczy, że tutaj tą dźwigienkę pociągniemy i już fotel nam się położy i mamy na płasko powierzchnię. A do fotela ustawionego pode mnie mamy przy złożonym fotelu ponad 190 cm. Jakieś 195. A jako, że to mamy wersję GT Line, to mamy też takie udogodnienie. Guziczek naciskamy i bagażnik zamknie się sam. A co najważniejsze, choć auto wygląda jak sedan, to otwiera się z szybą, czyli jest liftbackiem, czyli nie ma problemu załadować jakieś większe przedmioty. No i zapomniałem dodać, że mamy tutaj jeszcze head-up display. Zegary pokasowane i ruszamy w stronę Krakowa. I tu mamy taką fajną kamerkę, ale mamy tu jeszcze jedną bardzo fajną funkcję. Popatrzcie, teraz jest lusterko w normalnym położeniu i zasadniczo ja tak lubię cofać, natomiast jakbym chciał zobaczyć, jak tam sytuacja bliżej krawężnika, to wystarczy, że tutaj sobie przełączę na lewe lub prawe i gdy mam włączony wsteczny, lusterka się obniżą, żebym był w stanie zobaczyć na przykład krawężnik. No i zapomniałem nagrać, ale na ustupie mieliśmy wyzerowane zużycie, więc i V6, tak jak i nasze Niro, bardzo fajnie odzyskuje energię. My już tu wracamy w stronę Krakowa. Jak zwykle w koreczkach. Po 13 minutach, 10 km mamy zużycie 4 kWh na 100. Tutaj jeszcze chcielibyśmy dodać, jeżeli chodzi o ten wynajem długoterminowy. Generalnie importer ma specjalną ofertę dla klientów, którzy chcieliby skorzystać z tej formy finansowania i generalnie możemy zastosować większy rabat tutaj do ceny samochodu. Co prawda, no tak naprawdę rabat nie ma bezpośrednio wpływu na sprzedaż pojazdu, prawda, bo Państwo go nie kupują, ale ma wpływ na wysokość raty zwyczajnie. No, oczywiście poszczegóły odsyłam do Łukasza, linki wszystkie tak, znajdziecie. Tak, jak najbardziej zapraszamy. Generalnie na miejscu jesteśmy w stanie wykonać różnego rodzaju symulacje przykładowe,
niekoniecznie też na miejscu. Zapraszam do kontaktu, takie symulacje także możemy na podanych parametrach przesłać drogą mailową. No i mamy statystykę z powrotu, 94 km, 10,9 zużycie i godzinę 26. Dlaczego tylko 94 km? Bo jesteśmy na 280 metrów nad poziom morza, powinniśmy być na 220, ale już ostatnich 3 km nie będziemy robić, a to dlatego, że dzisiaj mamy bardzo napięte harmonogramy. No to niewiele by zmieniło, może by tutaj nam spadło z 10,9 na 10,7. Tak czy siak, zostało nam 43% w akumulatorze i będę się powtarzał, ale zawsze będę mówił to samo jak jadę IV6. To jest świetny samochód, taki dobrze się prowadzący, fajnie jeżdżący, do tego uspokajający. Czegóż chcieć więcej? Jak ktoś jest zainteresowany, to oczywiście linki znajdzie w opisie. A jak zawsze na koniec bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Dziękujemy bardzo, do zobaczenia. No i zapomniałbym, tutaj mamy jeszcze z przodu całkiem spory bagażnik, a w bagażniku przejściówka, która umożliwi nam zrobienie z tego samochodu magazynu energii. Przy pomocy tej przejściówki z gniazda typ 2 można wyciągnąć 3,6 kW. Natomiast można to zrobić jeszcze na drugi sposób. W tym celu zanurkuję do samochodu. Tutaj pod fotelem mamy kolejne gniazdko 3,6 kW. Razem 7 ponad kW można energii sobie wyciągać z kij IV6. Typowa dla mnie sytuacja. Zapomniałem zamknąć szyby. Przytrzymuję guzik na kluczyku. Szyba zamknięta. Tak powinno być w każdym aucie.